Czy zostaliśmy zaproszeni, co prawda chyba w ostatni dzień w prasie, na dzisiejsze spotkanie, na uroczyste otwarcie mariny. No przyszliśmy zobaczyć, co pan prezydent tu wybudował i za jakie pieniądze, jak duże pieniądze. Jest to bardzo, powiem, inwestycja imponująca, ponieważ jak słyszeliśmy, kosztowała 40 milionów. Sytuacja Grudziądza, sytuacja miasta jest bardzo poważna, no użyję słowa nawet, powiem, katastroficzna. Patrząc przez pryzmat zadłużenia szpitala, zadłużenia miasta, mamy wielkie obawy co do przyszłości tego miasta, co do uchwalenia budżetu. Generalnie sam pomysł powstania tej mariny jest niepotrzebny. Świadczy to o tym, że wydatkujemy pieniądze w sposób nieracjonalny, niepotrzebny. Pierwsza sprawa. Hotel, który zamiast widoku na Wisłę, ma widok na galerię. To zamiast promować coś pięknego, piękne widoki, promujemy widok na beton. Pan prezydent bardzo mocno bawi się publicznymi pieniędzmi, bardzo wydaje je luźną ręką, organizuje festyny za dziesiątki tysięcy, rozdaje za darmo kiełbasy i napoje, nie licząc się i nie myśląc w ogóle o przyszłości. Uważamy, że ta sytuacja takiego beztroskiego gospodarza, który w ogóle nie myśli o przyszłości mieszkańców, a w zasadzie sprzedaje ich w blokach, w kamienicach, fundując im bardzo wysokie czynsze, jest no, bardzo niepokojąca i dlatego część ludzi przygotowała, widzę tu transparenty, które ja też trzymam w ręku i do tego protestu oczywiście się przyłączam w tej sytuacji. Hotel nigdy nie osiągnie pułapu trzygwiazdkowego z tego względu, że minimalny poziom wielkości pokoju jest 10... Za mały. Tak, jest za mały. Ponad 9 metrów kwadratowych ma, powinien mieć 10. To jest kolejna rzecz. Dlaczego tak zrobiono? Nie wiem. Brak tawerny. Myślę, że to będzie się działo coraz więcej tego w Grudziądzu, tych protestów, tych manifestacji, bo zgromadziliśmy się tutaj jako nie jedyni, żeby zamanifestować przeciwko marnotrawieniu pieniędzy publicznych, pieniędzy z naszych kieszeni. Prezydent Malinowski, wyjęte z naszych kieszeni pieniądze, tutaj dosłownie mówiąc, zatopił je w marinie. Czyli inwestycja się wam nie podoba? Nie nazywamy tego inwestycją, jest to wydatek. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy zbędnie pieniądze, które można było zupełnie w inny sposób przeznaczyć. Przede wszystkim zadłużamy kolejny raz i coraz mocniej nasze miasto.